Cześć, z tej strony Bartek i witaj w kolejnym odcinku, w którym pokazuję moc Drupala i dzisiaj będzie kolejny dzień z modułem, a moduł jaki przedstawię to jest Simple XML Sitemap. No i z tego miejsca też chciałbym Cię zaprosić na naszego bloga, którego widzisz właśnie teraz edu.hardcoded.pl, gdzie omawiamy różne aspekty związane z Drupalem, z PHP oraz innymi technologiami technologiami PHP, które są właśnie związane z web deweloperką. Dobra, jak widzisz za mną jest ciężki sprzęt, no to bierzmy się za robotę i zbudujmy jakąś prostą y, sitemapę. W ogóle mm, po co, po co Mamy tworzyć sitemapę. No, sitemapa jest bardzo potrzebna, jeżeli poważnie podchodzisz do SEO, bo wyszukiwarki takie jak Google wymagają tego, abyś podał im, znaczy wymagają, tak. Jeżeli im tego nie podasz, no to po prostu roboty nie będą za dobrze wiedziały, co mają na Twojej stronie oglądać. No i właśnie podajesz im sitemapę i wtedy masz już ogarnięte to, że roboty znajdą wszystkie strony, które są dla Ciebie ważne. Dobra, przechodząc, jak zbudować taką sitemapę? Przede wszystkim trzeba oczywiście ściągnąć odpowiedni moduł. Moduł nazywa się Simple Sitemap. Przejdę do zainstalowania go. OK, to jest tak, DDEV, Composer, Require Drupal i tutaj nazwa modułu. DDEV to jest takie narzędzie do właśnie szybkiego stawiania stron na Drupalu. Tak, żebyś miał środowisko lokalne i mógł właśnie działać w taki sposób, jak tutaj jest to prezentowane. OK, moduł się ściągnął. Teraz przejdę na stronę Extend. No i tutaj znajdę odpowiedni moduł Simple XML Sitemap. Wystarczy włączyć ten. Te dwa pozostałe nie są potrzebne. OK, i moduł jest włączony. Konfiguracja modułu jest bajecznie prosta. Dodam jeszcze tyle, że moduł Simple Sitemap XML obsługuje strony wielojęzyczne. No i tam możesz tworzyć sitemap odpowiednie do języka, No i w sitemapie jest też hreflang, który właśnie jest wymagany do tego, żeby on zawierał jakieś dane, tak, lokalizację oraz kraj. No i wtedy Google czy inne wyszukiwarki dobrze potrafią wszystko zaindeksować. Okej, okay. zadzwonił telefon, ściągnąłem słuchawki, i słuchawki się po prostu złamały. Dobra, kontynuując film o sitemapie. Teraz przechodzimy do konfiguracji i tego, żeby dodać jakieś treści do danej sitemapy. Nie mam tutaj za dużo contentu, jest tak naprawdę jeden wpisowy test, no ale dodajmy go. Jak to się robi? Najpierw trzeba określić, że dany content type będzie znajdował się w sitemapie. Wchodzimy na content type Basic Page, no i tutaj musimy zedytować dany wpis i tutaj jest taka zakładka Simple XML Sitemap i tutaj określamy, że Wpisy tego typu będą właśnie wchodziły do sitemapy. Dajmy do sitemapy default, index entities. No i to możemy ustawić priority, czyli jak bardzo dla nas jest ważny dany wpis. Zostawiam tutaj na pół. Tutaj change frequency. Zostawiam not specify, include images, powiedzmy, że jest. No i tutaj jeszcze jest taki checkbox, że można zrobić regenerate all sitemaps after hitting save. Znaczy to tyle, że jeżeli zapiszemy jaką treść, to od razu nam się sitemapa zreindeksuje. Włączę to, zapiszę. No i teraz, żeby na przykład zreindeksować wszystkie wpisy, żeby one się pojawiły na, na sitemapie, no to wchodzę w konfigurację. No i tutaj muszę znaleźć tą sitemapę. Tutaj jest search and metadata. OK. No i tutaj można przebudować sitemapę. Jak widzisz jest sitemapa default, ona jest włączona. Link count, czyli jak widać już coś się do niej dodało. Jeżeli dodajesz jakiś pis, on się tam nie pojawia, no to zazwyczaj trzeba przebudować albo zmienić ustawienia modułu. Rebuild queue and generate Okej, okay, zostały dwa, po prostu dwa tutaj linki. No i wchodząc na tą sitemapę, widać, że jest strona główna oraz Note 1. <laughs> jeżeli będziesz używał modułu puff auto i tam tokenami określić, określisz, um, jakie mają być ścieżki danego wpisu, no to to nie będzie Note 1, tylko będzie to po prostu alias. Um, jeżeli mi nie wierzysz, to zaraz właśnie tobie to pokażę. Tylko, że chyba moduł PAW Auto nie jest tutaj standardowo włączony. Okej, okay, tylko włączmy PAW Auto. Mhm, ok, ściągnięty Extend. PAW Auto. Tak, token jest wymagany. Włączamy go również. I tutaj Structure. I zwykle nie pamiętam, gdzie to jest. Chyba nie wstraczy w configuration. Ok. URL-aliases. Zakładka patterns. No i tutaj można dodać pattern. Dodam go do, właśnie do kontentu. To będzie po prostu note title, i on będzie do basic page, czyli stron, które akurat posiadam. Mm, label. Dobrze. Basic page. ID. Basic page. Zapisuję. I teraz właśnie mogę mm, dodać jakąś treść. Zobaczymy od razu, czy ona doda się do sitemapy. Antkotent, basic page, test 2. Tutaj nie musi być nic. Zapisujemy OK. Widzisz, adres jest test 2. I teraz sprawdźmy sitemapę. czy ona jest. Czy po prostu się dodała, tak. <laughs> Link count 2. Przebudujemy link count 3. OK? I jak widzisz, tutaj jest już użyty alias. Jak widzisz, po zasejwowaniu ten link nie dodał się do sitemapy. Prawdopodobnie coś jeszcze trzeba tutaj ustawić. Chyba przy dodawaniu wpisu trzeba również użyć tutaj. Tego checkboxa Regenerate all sitemaps after hitting save. Jak widać, nie działa to globalnie albo coś źle ustawiłem, no ale jak ustawisz tutaj, no to wtedy po zapisaniu sitemapa, jak widziałeś, był batch, proces. Sitemapa została zregenerowana. Sprawdźmy. Add content, basic page. Tutaj sitemap dodajemy do sitemapy, indeksujemy. Regenerate all sitemaps, save. Ok, konfiguracja i są cztery linki w sitemapie. I w ten sposób bardzo prosto możesz stworzyć sitemapę i poprawić swoje SEO na stronie. To wszystko, dzięki, na razie.